Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną królowa Marianna. No co, całuj no. Cześć kochani, dzień dobry. Widzicie, Marianna czuje się już doskonale we Freak Fightach. Ja po prostu wymagam kultury. To, a co to ma wspólnego z Freak Fightami w tym momencie akurat? Ale stwierdziłem fakt, że czujesz się doskonale. Oczywiście, ja się całe życie czuję doskonale. We Freak Fightach, tak? Urodziłaś się, żeby tutaj toczyć boje i zacięte pojedynki na słowa? Urodziłam się, by pokazywać kobiecą siłę. Dobrze. Marianno. Tak? Słucham Ciebie. Zostało Ci rzucone wyzwanie przez Gosię Magical. Osobę, którą chciałaś wykluczyć z tego cudownego świata Freak Fightów. Nie chciałaś jej dopuścić do walki. Chciałaś no, po prostu ja zburzyć święto wszystkich ludzi w Płocku, nie dopuścić do gali. A teraz... Bijesz się z panią Gosią, przyjęłaś to wyzwanie, pytanie, dlaczego? Ja się biję z panią Gosią, tak? To zaskoczyłeś mnie. Ja myślałam w ogóle, że ten temat nie będzie poruszany, wiesz? Będzie, bo to już będzie to publikowane. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ogłoszenie. Wiesz co, no tak, bo ja jak wygrałam, oczywiście królowa zawsze wygrywa, to pani Małgorzata powiedziała, że królowa jest tylko jedna, no i że ja mam jej oddać koronę, więc ja sobie pomyślałam, że jej ta korona już się należy, ja jej oddałam tą koronę już wtedy na tym wywiadzie, bo ona wygrała po prostu swoje życie. I ja uważam, że to należy szeroko pokazywać, że ktoś przechodzi taką zmianę pozytywną, że wychodzi z nałogu, wychodzi z alkoholizmu, że wielu osobom się to nie udaje, ośrodki nie pomagają, a tutaj wystarczy Freak Fighty i proszę bardzo, już jest po patostreamach, po alkoholizmie, po różnych takich właśnie problemach. Widzimy, że pani Małgorzata też przytyła, czuje się lepiej, wygląda lepiej, wypowiada się lepiej. I mieszka lepiej przede wszystkim też. Widziałam właśnie w jakich warunkach mieszka i to też mnie bardzo zadowala. No ale wiesz, ja zmieniłam zdanie na temat pani Małgosi, bo faktycznie na początku powiedziałeś, że ja próbowałam wykluczyć. To jest bardzo złe słowo, bardzo takie negatywne społecznie. Ja nikogo nie wykluczam i nikogo nie zamierzałam wykluczać. Ja po prostu negowałam jej walkę. Dlaczego? Dlatego, że każdy jak spojrzał wtedy na panią Małgorzatę, twierdził, że kobieta po takich przejściach, po tylu latach picia, po takich problemach będzie walczyć. Co prawda z dzieckiem, no ale jednak, tak? Dostanie, wiesz, cios na wątrobę, czy nie wiem, kolanko, tak? I może być problem, może być wylew, może być zawał serca, może być cokolwiek, tak? Innego. Ona przecież była krótko po tej tak zwanej przemianie. Nawet nie wiem, czy to w ogóle nie był ten moment przechodzenia tej przemiany. Ja się zmartwiłam. Ja się zmartwiłam i dlatego, wiesz, negowałam to. Ale zobaczyłam tą walkę i pomyślałam sobie, ja się pomyliłam. To jest silna babka i teraz ją obserwuję czasami, no nie to, że wiesz, że ten patrzę codziennie, ale gdzieś tam mi mignie w internecie i mówię, jak ona wygląda, jak ona, jaka jest ta aparycja, ta cała sfera fizyczna, nie, bo mentalnej jeszcze nie znam, tak, nie wiem właśnie, muszę z nią porozmawiać, żeby się dowiedzieć, przekonać się, czy właśnie jak to wygląda. Zobaczymy, wiesz, no... Ja jestem delikatną kobietą, więc jakby nie widzę tutaj problemu. Ale pani Gosia, nie wiem czy cię zaskoczy, ale nie ma o tobie najlepszego zdania. Powiedziała, że jesteś kobietą, która obraziła jej rodzinę, obraziła jej synów. Jesteś człowiekiem, który według... Nie chciała mi powiedzieć. Ty też twierdzisz, że obraziłam jej rodzinę? Nie wiem, bo nie widziałem tego, nie słyszałem tego. Mhm. Korona zaraz spadnie, uważaj. Oj, nie może mi spaść korona. Już ciągnie do Małgorzaty, ciągnie, przestań, no, wracaj na tylko, głowę. Tylko poruszyłem jej temat, zobacz. No właśnie, już, od razu. Do prawowitej właścicielki chcę uciec. Dobrze, kochani, wiadomo, z szacunku, z szacunku na chwilę odłóżmy ją, bo będziemy o tę koronę walczyć. Poczekaj jeszcze, bo nie skończyłem. Chciałem powiedzieć, że według pani Gosi obraziłaś jej synów, zaatakowałaś jej rodzinę, a ona rodziny nie pozwoli atakować. Po pierwsze trzeba zaznaczyć, coś co ktoś postrzega jako obrażanie ma się nijak do stwierdzenia faktów. Nie można się obrażać za prawdę. To tak jak gdybyś mi powiedział, wiesz co, masz dzisiaj proste włosy,
No co, ja mam się obrazić, ty mnie obraziłeś, że mam proste włosy. No ale ja mam proste włosy, a nie kręcone. Więc ja nazwałam po prostu różne rzeczy po imieniu. Jakie to były rzeczy po imieniu nazwane? W sensie takim, że prowadzenie patostreamów, upijanie się do nieprzytomności, podżeganie do śmierci Adamowicza i inne rzeczy, to jest patologia. I ja dalej tak twierdzę. A to nie jest obrażanie. To co, przepraszam bardzo, to ja mam, nie wiem, ktoś się źle zachowuje, oceniam negatywnie jego zachowanie, to ja go obrażam, no to się przestań tak zachowywać, to nie będę ciebie tak oceniała, tak? Mnie też ludzie popełniam błędy. Na przykład mówią, o Marianna, bo tam powiedziałaś coś nie tak. Ja mówię, no tak, faktycznie. I co, mam się czuć obrażona za to, że popełniłam błąd? No to trzeba wziąć to na klatę i powiedzieć tak, nazywam się Małgorzata Zwierzyńska, tak? Ksywa Gocha Magical, wyszłam z nałogu, piłam tyle i tyle lat, pili moi synowie, prowadziliśmy razem pato streamy, wymiotowałam i inne fekalia wydobywałam spod siebie, oglądały to dzieci, przyznaję się, bardzo tego żałuję, przeszłam przemianę, jestem zmotywowana, odzyskałam swoje życie. I stoję tutaj w pełni sił i zdrowia i chcę powiedzieć wszystkim, którzy są uzależnieni od alkoholu, że się da. I każdy, kto mnie oceniał negatywnie za tamto, ma rację, bo ja zrobiłam źle, ale wyszłam z tego i teraz robię dobrze. I dajcie mi szansę. I to jest prawidłowe podejście. Pani Małgorzata, mam wrażenie, że jeszcze tego podejścia takiego nie ma. Szkoda, bo to przecież jest w niej. To ona to podejście reprezentuje. Wiesz, jak ja obejrzałam ten film z Rzymu. Szczerze? Ja się wzruszyłam. To mnie trafiło tutaj w serce. Ja się wzruszyłam, nawet popłakałam się, bo nie wiem, to po prostu to było piękne. Każdemu polecam zobaczyć ten film faktycznie. To nie jest tak, że wiesz, że ja teraz twierdzę, że pani Małgorzata, wynosiłem panią Małgorzatę na piedestały, tylko po prostu uważam, że fajna jest ta przemiana. Mam nadzieję, że ona jest prawdziwa. Nie wiem, muszę poznać panią Małgorzatę i zobaczyć, tak, spojrzeć na nią. Jak rozmawiałem z nią dzisiaj, to wydaje się prawdziwa. Tak? Nie czuć było żadnego alkoholu. Co ty mówisz, Mariana? Nie, no, no pytam, tak? Pani Gosia bardzo ładnie ze mną rozmawiała. Rozwijała myśli i zdania. No i to dobrze, zdania podwójnie złożone. Cieszę się, że się jej udało. Nawet wielokrotnie, super. No, myślę, że dzięki temu będziemy mogły merytorycznie porozmawiać. Kto wie, jakbyśmy się spotkały pół roku temu, to ja bym coś mówiła, a pani Małgosia po prostu by mówiła, a dzisiaj może to być merytoryczna rozmowa i fajnie. Mogłoby tak być, ale ważne, że uda wam się porozmawiać na konferencjach i na programach i chciałbym przejść płynnie do następnej osoby, z którą cały czas gdzieś tam wymieniacie się wiadomościami. Nie wiem, o kogo chodzi, bo ja z nikim nic nie wymieniam. Wymieniasz. Chodzi mi o Natana Marconia. Myślę, że... Czy mam takie wnioski, że się polubiliście, patrząc na to, jakie wiadomości wymieniacie na Twitterze, na X-ie. Wiadomości. Bardzo fajne. Świadczące o tym, że my się lubimy. No, podaj przykład widzą, bo może widzowie nie wiedzą. Nie podam teraz przykładu, bo nie mam tego w pamięci, ale nie nawet dzisiaj czytałem. No. Nie, dlaczego? O, nawet może nie, że się lubicie, ale jakąś sympatią się darzycie. Natan Marcin napisał, że jest tam bardzo przystojny, a ty odpisałeś, że ty jesteś piękną kobietą. Jest to takie wyraz. Bo tak jest, no, bo tak uważam, jestem piękną kobietą. A uważasz, że on jest przystojny? Wiesz co, nie to wiem, nie będzie odpowiedzi. To jest ciężka odpowiedź, wiesz, ja mam męża, no nie mogę teraz tak, ale jakby tak obiektywnie, tak, nie subiektywnie, tylko obiektywnie, to uważam, że tak, no wygląda dobrze, nie wiem, ubiera się w porządku, jest zadbany, no ma długie włosy. Akurat właśnie długie włosy fajnie u mężczyzn wyglądają, zadbane długie włosy oczywiście. Myślę, że jest też inteligentny do tego wszystkiego, bo wiele osób mu zarzuca, że on właśnie jest taki odklejony bardzo i tak dalej, ale... Czy jedno nie wyklucza drugiego? Ale tak, oczywiście, tylko że właśnie nie pozwoliłeś mi dokończyć, że proszę, że jest odklejony, a przy tym właśnie, że jest głupi, tak, że coś, ale nie, on jest naprawdę, uważam, bardzo inteligentną osobą. Natomiast on świetnie umie grać tą inteligencją w formie takiej
trollowej, że tak powiem. Buduje tak? emocje. Ten... Buduje emocje, umie właśnie zażartować, umie się wbić w ten świat. Ten żart taki sytuacyjny, taki na już. Tak, on ma takie wyczucie, że od razu można. On nie musi myśleć, o Jezu, co ja tam powiem. Oj, a niektórzy muszą tak myśleć, to muszą myśleć, a myśleć. I tracą do jutra byśmy ich zostawili. I wiesz co, i oni tracą na tym, właśnie tracą na tym, bo uważam, że właśnie te face to face, czy inne tam jakieś konferencje, one wychodziłyby lepiej, gdyby wszyscy ludzie od razu, wiesz, mogli... Ale po testosteronie tak się nie da się szybko myśleć. Sama to powiedziałaś. Ja nie wiem, kto go bierze. No widzę właśnie, że wolniej myślisz, dlatego mam nadzieję, że przestaniesz go brać. Zobacz, jak ja wyglądam. Ja biorę testosteron, można mi wszystko zarzucić, ale nie to. Może ci w co innego idzie, nie wiem. Także no, najważniejsze, żeby szło w głowę, a cała reszta te mięśnie, one nie świadczą ani dlaczego o... Dlaczego mnie obraziłaś? O, ani o dobrym... Dlaczego mnie obraziłaś? Ja teraz mówię całkiem ogólnie, nie o tobie. Ale nie obraziłaś mnie. Ale dlaczego? Przecież to nie bierzesz sterydów. Ale powiedziałaś, że to widać po mnie. Dlaczego? A jak dlaczego? To co tak powiedziałaś? Co popatrzyłaś na moje włosy? To ty to powiedziałeś. Patrzę, że ci grzywka opada tutaj. Słuchaj, no... Z wrażenia, smutno się zrobiło. Tak? Czekaj. O, dobra. No, więc co? Aha. No, ludzie, którzy biorą sterydy, znaczy ja trochę tego nie rozumiem, bo z jednej strony... Sterydów. Z jednej strony, tak, okej, mężczyźni chcą być bardziej tacy, że wychodzą i sieją postrach, tak, że jak ja wyglądam i tak dalej. Ale spójrzmy, gdyby to tak działało, to Pudzian by wygrywał wszystkie walki, a tak nie było. A tak wygrywa tylko 80%. Jakby chodzi mi o to, że mięśnie nie świadczą ani o skillu, ani o szybkości, tak? I tyle. No to widać oczywiście po mnie, tak, że ja po prostu mam taki skill, taką szybkość, taką kondycję, że ja po prostu mogłabym biegać 20 kilo mniej i po prostu, słuchaj, ja bym samą koroną mogła wygrywać, o, zobacz tak. I przeciwnik leży, no. Odbiegliśmy trochę od tematu, czy ty, no bo nie, bo w sumie jakby oceniłaś... Nie, no to ważna rzecz, no. I Nathan Marcin też zaprosił cię podczas wywiadu ze mną do kanału Freak, powiedział, że... Bardzo dobrze. To jest kanał, gdzie Nathan. Bo ja oglądam tylko siebie, więc wiadomo. No i Nathan Marcin zaprosił cię poprzez mój kanał podczas wywiadu ze mną do kanału Freak, żebyś tam u niego zagościła jako królowa freakfightów. Ja też moim skromnym zdaniem uważam, że to dobre miejsce dla ciebie. Znaczy ja nie znam tego kanału, więc nie wiem, co tam się wyprawia. Co tam się na nim wyprawia, że tak powiem. Rozumiem, że to jest jakaś twórczość Nathana stricte, tak? Tak, tak. No to jak to jest twórczość Nathana, to co ja mam robić w twórczości Nathana? Mam grać jakąś trzeciorzędną rolę? Nie, no absolutnie, uświetnić jego kanał swoją obecnością jako królową Free Fightów. Znaczy wiesz, ja mogę jakby, tak jak powiedziałam ci na początku, przy Cloud 3, że ja mogę wprowadzić tchnienie Marianny i to wszystko tak. No po prostu ja myślę, że to jest bardzo dużo, żeby oświecić ten kanał, tak? No jeszcze krótko, ostatnie pytanie. Najka, nie wiem czy kojarzysz taką użytkowniczkę? Kojarzę od kiedy moi obserwujący zaczęli pisać o niej w komentarzach, to spojrzałam faktycznie. Nie kojarzę do końca twórczości, ale mniej więcej wiem. Jakaś opinia? Ciężko, no bo tak jak mówię, ani nie znam osoby, ani jej twórczości, także... To jest zagorzała katoliczka, która cały czas jakby daje świadectwo swojej czystości. Ale rozmawiam o niej, bo? Ponieważ dostała propozycję walki w Klaucie, nie. Ponieważ jest osobą również wzbudzającą skrajne emocje i ty też jesteś taką osobą, więc to was na pewno łączy. Co nas łączy? Wiara w Boga? To jest nie, skrajne emocje powiedziałem. Skrajne emocje co? Skrajne emocje, ja nie powiedziałem nic kontrowersyjnego, powiedziałem, że ona wywołuje skrajne emocje. Ale co nas łączy, że wywołuje skrajne emocje? Co to jest takiego? To, że zmuszacie widzów, może nie, że zmuszacie, ale powodujecie to, że widzowie bardzo chętnie, czy użytkownicy Twittera bardzo chętnie to komentują, bardzo chętnie wyrażają swoje zdanie, które jest totalnie przeciwne do różnych poglądów i to jakby wywołuje, prowokuje do dyskusji. Nie mówię, że to jest kontrowersyjne czy złe, ale Najka jest zagorzałą katoliczką, tak, która cały czas daje świadectwo tego, że jest czysta i w czystości chce pozostać przynajmniej do ślubu i cały czas opowiada, że nie będzie robiła pewnych czynności seksualnych, no i ludzie ją tam cisną, po co o tym mówi, albo że ich to znaczy, nie interesuje. No, to akurat to się chwali, że tak jest, tak jak mówi. Cały czas jakby o tym mówi. No rozumiem, bo może ona po prostu może na tym buduje swój content, ja nie wiem, tak? Jakby mówi o tym i może faktycznie, nie wiem, ale część ludzi po prostu może
się przekonać do tego, albo i nie. No ważne, żeby to akceptować. No jeżeli ona taką drogę obrała, jeżeli tak funkcjonuje, to fajnie, że na przykład, nie wiem, nie, zamiast mówić o tym, że jaka antykoncepcja jest super, to na przykład ona mówi, że nie wiem, nie bierze tej antykoncepcji. Nie wiem, no właśnie nie słuchałam o żadnego filmu. Nie bierze, bo nie musi. Nie musi. No, no widzisz, no ja też nie biorę. No tak, czy, wydaje mi się, że to jest okej, okay, ale no to są jej przestań. Nie jestem wielki bu. Wiesz, co grozi za atak na dziennikarza? Nie. No to się przekonasz. Nie jestem dziennikarzem. Jeden zero dla Marian. Nie, bo jestem, więc już dwie rzeczy Marianna sobie przekichała. Trzy rzeczy, tak? Bo mnie jeszcze napadła. Tutaj mamy to wszystko na kamerze, więc... Ten konflikt trzeba wyjaśnić w oktagonie. To musisz dołączyć do turnieju, który organizuję. Nie, ja nie gram w grę. A to nie jest gra. Okej. Okay. To jest turniej. Tak? Na PlayStation? Ja na PlayStation dobrze gram. UFC, FIFA 2024. No tam będą właśnie przeciwnicy takiego pokroju, że właśnie na PlayStation sobie z niej pograsz. Z niej pograsz. Cichy, Nathan, Ryta, nie. Murański. Nie, naprawdę, to jakby nie. Żartuję oczywiście. Ale Cichego lubię, no. Cichy ja jest też, ja też. I on jest dziennikarzem. Przecież sobie rękę złamał, żeby ze mną nie walczyć. Wezwał mnie do walki i rękę sobie złamał. No, tak? No widzisz, jak wchodził na, wiesz, wchodził na siatkę, tak? No. Po wygranej, no. To trzeba być niezdarą, no cóż. No właśnie. Dobrze, to nic, skończymy. Bardzo dziękuję. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich obserwujących, wszystkich widzów i ciebie, Nathan, też ogarnij się.